Tłumaczenie Adam Śniarowski, czyta Samuel Bukowski. Wykład drugi. Przyjmowanie szaty. Free ABN prezentuje. Pastor Steven Bohr w serii wykładów pod tytułem Szata. Jakieś trzy lata temu polecieliśmy z żoną do Panamy, aby spędzić trochę czasu z jej rodzicami. Będąc tam usłyszeliśmy, że zbór z Fresno też był w tym kraju, że oni faktycznie budowali kościół w górach dla Indian, którzy mieszkają tam w górach, około godziny na północ od miejsca, gdzie mieszkają rodzice mojej żony. Więc zdecydowaliśmy się tam pojechać i spędzić z nimi trochę czasu. Może spożyć z nimi posiłek, spędzić z nimi czas, podczas gdy budują tam w górach. I pojechaliśmy w góry, mijając piękne ogrody tarasowe. Indianie mają swoje farmy na zboczach gór. To naprawdę imponujące. W czwartek pojechaliśmy w góry tylko po to, aby dowiedzieć się, że Kościół zrobił sobie tego dnia wolne, aby przejść na plażę. Zatem my jesteśmy w górach, a oni są na plaży. A potem moja szwagierka pochodząca z wielkiego miasta zatrzasnęła w samochodzie klucze. Zatem jesteśmy w górach, temperatura spada, a tam w górach temperatura szybko spada. I marzniemy. Nie mogliśmy zadzwonić do American Automobile Association, bo byliśmy w Panamie. Więc trochę tam utknęliśmy. Musiałem więc odwołać się do dawno utraconych umiejętności, Pastorze Jim, aby wsiąść do tego samochodu. Zapewniłem ich. Nie martwcie się, wsiądziemy do tego samochodu, zanim zapadnie ciemność. Pan był dobry, wsiedliśmy do samochodu i udało nam się odjechać. Wróciliśmy i usłyszeliśmy, że zbór Fresno i pastor Bor będzie głosił w tamten Szabat. Ale mieliśmy mały dylemat, ponieważ również słyszeliśmy, że pastor Alejandro Bulion również będzie głosił w zborze Matki Irmy. I oczywiście jest lubianym i znanym ewangelistą w hiszpańskiej społeczności. I próbowaliśmy zdecydować, bulion czy Bor, Bor czy bulion, bulion czy Bor. Potem usłyszeliśmy, że bulion miał być puszczany z kasety wideo, a Bor miał być na żywo. To przesądziło sprawę. Lepszy bor na żywo niż bulion na taśmie. Wybraliśmy się zatem na bora na żywo, a nie na buliona. Udaliśmy się tam na tę ogromną arenę, która była pełna ludzi, aby usłyszeć, jak pastor Bor głosi w perfekcyjnym języku hiszpańskim. Zapytałem mojej żony: Czy jego hiszpański jest dobry? Powiedziała: Nie, to jest doskonały hiszpański, więc jest on dwujęzyczny. Głosi po hiszpańsku i po angielsku i robi to bardzo, bardzo dobrze. Pastor Steven Bohr jest znany jako uczeń słowa, jest jednym z najbardziej popularnych mówców we Free ABN. Od ponad dekady jest w zborze Fresno i w tym czasie rozwinął tę cudowną służbę Secrets Unsealed. Jest mężem jednej żony, ojcem chłopca i dziewczynki i dziadkiem, jak mi powiedziano. Jego syn właśnie kupił dwa psy, więc jest psim dziadkiem. Nie ma jeszcze wnuków, ale ma dwóch psich wnuków. Co więcej, jest on kaznodzieją słowa i kimś, kogo tu poznaliśmy i kochamy we Free ABN. A więc po naszej wspólnej modlitwie, ponieważ wydaje się to dobre dla nas i dla Ducha Świętego, aby zaprosić go tutaj, proszę o Waszą niepodzielną uwagę podczas modlitwy. Pomódlmy się. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za ten sobotni wieczór. Dziękujemy za czas, kiedy możemy złożyć troski świata i poświęcić trochę czasu na skupienie się na naszym przyjacielu Jezusie Chrystusie. Zatem, Ojcze, jak Pastor Bor został powołany przez Ciebie, aby głosić słowo do naszych serc i namaść Jego usta i nasze uszy, aby słowa, które On wypowie, były tylko Twoimi słowami i aby te słowa wysłane przez niebiosa znalazły miejsce w naszych sercach, w naszych umysłach i naszych duszach. Dziękujemy za Twoją obietnicę wysłuchania nas i za Twoją obietnicę przebywania z nami tego wieczora w imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Dobry wieczór. Dobrze widzieć Was wszystkich na początku tego Szabatu. Czyż Szabat nie jest błogosławieństwem? Czekam na niego, mimo że pracuję ciężej w szabat niż w jakikolwiek inny dzień. Ale to jest duchowa praca, więc jest to dozwolone. Skłońmy nasze głowy. Ojcze, zanim otworzymy Twoje słowo, prosimy o obecność Twojego ducha. Daj nam czyste umysły i czułe serca. I dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, ponieważ prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Po pierwsze, przypomnijmy to, co studiowaliśmy w naszym pierwszym kazaniu z tej serii tkanie szaty Chrystusa. Jak pamiętacie, zauważyliśmy, że Bóg jest okryty szatą chwalebnej światłości. I ta szata chwalebnej światłości reprezentuje Bożą sprawiedliwość. Tak więc Bóg ma dosłowną szatę i duchową szatę. Dosłowna szata jest dosłownym światłem, duchowa szata to sprawiedliwość. Potem zauważyliśmy, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to sprawił, że człowiek odzwierciedlał jego chwałę, jak księżyc odzwierciedla chwałę Słońca. Bóg dał też człowiekowi chwalebną szatę dosłownego światła. Ale ta szata dosłownego światła reprezentowała sprawiedliwość, ponieważ człowiek nie zgrzeszył. Ale potem zauważyliśmy, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zgrzeszyli. I w rezultacie tego po pierwsze stracili swoją duchową szatę, ponieważ utracili sprawiedliwość. Ale w wyniku utraty ich duchowej szaty stracili następnie dosłowne szaty światłości, które ich okrywały. A teraz, ponieważ byli duchowo nadzy, stali się również nadzy fizycznie. Próbowali zatem ukryć swoją nagość, nie tylko ich fizyczną nagość, ale także nagość duszy, listkami figowymi, które reprezentowały wymówki, jakie oferowali za ich grzech. Innymi słowy, próbę usprawiedliwienia ich grzechu. Ale zauważyliśmy, że Bóg usunął te liście figowe i przyodział ich skórami nieskalanego baranka, który został zabity. I jak zauważyliśmy w naszym studium, ta ofiara z nieskalanego baranka reprezentowała dwa aspekty służby Jezusa w obozie i na dziedzińcu. Przyszedł On do obozu i mieszkał z nami. Stawiał czoła naszym próbom i naszym pokusom i uzyskał całkowite zwycięstwo nad grzechem. On nigdy nie zgrzeszył, dlatego utkał idealną szatę sprawiedliwości przez Jego życie. Ale pod koniec swojego życia Jezus wziął na siebie nasze grzechy. I właśnie dlatego on wisiał nago na krzyżu. Widzicie, duchowa nagość, którą wziął na siebie, teraz wyraziła się w dosłownej nagości, ponieważ on dźwigał nasze grzechy. I oczywiście przez swoje życie i swoją śmierć Jezus miał teraz szatę, którą mógł dać pokutującym grzesznikom. I teraz ci pokutujący grzesznicy nie będą musieli umrzeć, ponieważ przyjęli Jezusa, śmierć Jezusa, który zajął ich miejsce. I tak, w wyniku swojego życia i śmierci, Jezus miał teraz dobrodziejstwa, które mógł wylać na tych, którzy do Niego przychodzą. Teraz chcemy zadać bardzo ważne pytanie. Brzmi ono, czy Jezus przebaczył grzechy wszystkich na krzyżu? Zwykle, kiedy wygłaszam kazanie, czy to w kościele adwentystycznym, czy w środowisku nieadwentystycznym, ludzie natychmiast odpowiadają: Tak, Jezus przebaczył grzechy wszystkich na krzyżu. Ale powiem coś zaskakującego dla tych, którzy tak myślą. Jezus nie przebaczył grzechów na krzyżu. Widzicie, przebaczenie to indywidualna, osobista rzecz. Jezus żył swoim życiem w obozie i umarł na dziedzińcu i w ten sposób miał dobrodziejstwa, aby wylać je na tych, którzy przyjmują jego ofiarę. Chciałbym przeczytać wypowiedź, którą znajdziemy w książce Działalność Apostołów. Właściwie to jest w działalności Apostołów, ale zamierzam przeczytać z historii zbawienia, strony 238. Mowa tu o tym, co Jezus zrobił w dniu pięćdziesiątnicy w niebie. I jest tu napisane: Rozdarcie zasłony w świątyni wskazywało, że starotestamentowe ofiary i obrzędy nie będą więcej przyjmowane. Prawdziwa ofiara została złożona i przyjęta. Duch Święty, który wstąpił w Dzień Pięćdziesiątnicy, oderwał umysły uczniów od świątyni ziemskiej i skierował do niebiańskiej, dokąd, i oto kluczowa część tej wypowiedzi, dokąd wszedł Chrystus z własną krwią, aby obdarzyć swych naśladowców, nie cały świat, ale swych naśladowców, dobrodziejstwami pojednania. Innymi słowy, teraz On mógł wylać swoje życie i mógł wylać swoją śmierć na swoich naśladowców, na tych, którzy w Niego wierzą. Pozwólcie, że dam Wam przykład, abyśmy mogli zrozumieć związek pomiędzy doskonałym życiem Jezusa i Jego śmiercią oraz jak z tego korzystamy. Wyobraźcie sobie bank, który nazwiemy bankiem wszechświata. I pewna osoba, która ma nieograniczone zasoby, deponuje wystarczającą ilość pieniędzy w tym banku, aby spłacić długi każdej osoby na planecie Ziemia. Długi twojego kredytu hipotecznego, twoje karty kredytowe, domów towarowych, rachunki za edukację, kredyty na samochód. Zdeponował wystarczającą ilość kapitału w tym banku do spłacenia długów każdej osoby na planecie Ziemia. On nie musi tego robić. Ludzie zadłużali się z powodu swoich wyborów, ale z jego miłosierdzia i z jego łaski mówi on: Chcę tylko wpłacić ten depozyt do banku, abym mógł spłacić dług każdej osoby na planecie Ziemia. Jest tylko jeden haczyk. Mianowicie, aby skorzystać z kapitału, który został zdeponowany w banku, musisz przyjść i dokonać wypłaty w nim. Jeśli nie przyjdziesz i nie dokonasz wypłaty, kapitał tam jest, pieniądze tam są, ale ty nadal będziesz zadłużony, ponieważ nigdy nie przyjąłeś tego, co tam było. A więc życie Jezusa w obozie było przeżywane dla całego świata. Śmierć Jezusa na krzyżu była wystarczająca dla całego świata. Ale tylko ci, którzy przyjmują jego życie, tylko ci, którzy przyjmują jego śmierć w swoje miejsce, skorzystają z tego, co uczynił Jezus. Czy rozumiecie, co mówię? Co więc Jezus robi w niebie? Co robił przez ostatnie dwa tysiące lat? Zadajcie chrześcijanom to pytanie, a będą nieco zakłopotani i zdezorientowani, ponieważ wiecie, dlaczego Jezus był w Niebie przez dwa tysiące lat? Co on tam robi? Faktem jest, że Nowy Testament wyjaśnia, co Jezus tam robił. Przeczytajmy trzy wersety z Nowego Testamentu. Pierwszy z nich znajduje się w pierwszym Tymoteusza, 2:5. Jest tutaj napisane, gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek, Chrystus Jezus. Co Jezus robi w niebie? On co? On pośredniczy swoim życiem i swoją śmiercią na rzecz tych, którzy do niego przychodzą. Zwróćcie uwagę na 1 Jana 2:1. Tu słowo pośrednik nie jest używane. To inne słowo, ale oznacza to w zasadzie to samo. Moje małe dzieci te rzeczy wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś grzeszy, mamy co? Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I tak w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat Jezus był pośrednikiem, Jezus jest orędownikiem, aby zastosować jego życie i jego śmierć dla tych, którzy przychodzą do niego, aby ubiegać się o dobrodziejstwa tego, co uczynił w obozie i na dziedzińcu. Zauważcie również Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25. Hebrajczyków 7, 25. Jest napisane: Dlatego może on, czyli Jezus, Także zbawić na zawsze tych, uwaga na to, może on także zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga. A więc kim są ci, którzy są zbawieni na zawsze? Wszyscy na planecie Ziemia? Nie, jest powiedziane, dlatego on także jest w stanie zbawić. Dlatego może on także zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Do czego odnosi się słowo nimi, to ci, którzy przychodzą do Boga przez Niego? Pytanie brzmi: Czyje grzechy Jezus przebacza? Czy przebaczył je na krzyżu? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie. Wiem, że dla wielu z Was może to być zaskakujące, ale spójrzmy, co Biblia ma do powiedzenia o przebaczeniu. Czyje grzechy Jezus przebacza? Otwórzmy Dzieje Apostolskie 2.38. To mówi Piotr w dniu pięćdziesiątnicy i jest to na zakończenie jego kazania. W zasadzie to on już je wygłosił i ludzie, którzy byli obecni, przyszli do niego i powiedzieli: Piotrze, co musimy zrobić? I zauważcie, co odpowiedział Piotr. Dzieje 2.38. Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie, zwróćcie na to uwagę. Pokutujcie. I niech każdy z Was zostanie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Słowo odpuszczenie jest tłumaczone również w Nowym Testamencie jako przebaczenie. Odpuszczenie i przebaczenie to jest to samo greckie słowo. A więc Piotr mówi: Pokutujcie i niech każdy z was zostanie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie lub przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Pozwólcie, że was zapytam: Kim są ci, którym przebaczono? Ci, którzy co? Pokutują i są ochrzczeni. Dzieje 5:31. Przy okazji to była obecna prawda w dniach apostołów, wstawiennictwo Jezusa. Już jutro odkryjemy, że obecną prawdą jest to, że Jezus wykonuje dzieło sądu. Dzieje apostolskie 5,31. Mowa tu o Jezusie. Jego Bóg wywyższył po swojej prawicy, aby był księciem i zbawicielem. I teraz uwaga na to, aby dać pokutę Izraelowi i przebaczenie grzechów. Po co Jezus poszedł do nieba? poszedł do nieba aby co? aby dać pokutę i co jeszcze? i dać przebaczenie. Zatem jeśli musi on dać przebaczenie, to nie dał tego na krzyżu. Zauważcie także Dzieje apostolskie 10:43. Tutaj znowu mowa jest mówiąc o Jezusie, o nim świadczą wszyscy prorocy, że przez jego imię ktokolwiek w niego uwierzy, ten otrzyma odpuszczenie grzechów kim jest ten, kto otrzymuje odpuszczenie grzechów? Ten, który co? Kto w niego uwierzy? Pamiętacie Szymona Czarnoksiężnika, prawda? Tego, który próbował kupić dar Ducha Świętego. Gdy próbował tego dokonać, to zobaczcie, co Piotr mu powiedział. To jest w Dziejach Apostolskich 8, 20-23. Ale Piotr rzekł do niego niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje bo myślałeś iż za pieniądze można nabyć dar boży co się tyczy tej sprawy to nie masz w niej cząstki ani udziału gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga I teraz uwaga dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga a może zamysł twego serca zostanie co ci przebaczony czy Szymon czarnoksiężnik musiał pokutować, aby otrzymać przebaczenie? Zdecydowanie. Jezus nie przebaczył wszystkim na krzyżu. Jezus Chrystus, żyjąc swoim życiem, dokonał zadośćuczynienia dla ludzi, aby mogli otrzymać Jego życie. Dokonał zadośćuczynienia przez swoją śmierć, aby ludzie tą śmierć mogli przyjąć. Ale musisz pokutować i musisz uwierzyć, aby otrzymać dobrodziejstwa, jego zadośćuczynienia. Teraz zadajmy pytanie. Jakie są warunki, aby otrzymać przebaczenie i otrzymać szatę Chrystusowej sprawiedliwości? W Nowym Testamencie jest podanych pięć warunków, co najmniej pięć. Pierwszym wymaganiem jest, jak czytaliśmy, pokuta. Przeczytajmy raz jeszcze Dzieje Apostolskie 2.38. Czytaliśmy to wcześniej i prawdopodobnie przeczytamy jeszcze raz, zanim skończymy. W Dziejach Apostolskich 2.38 czytamy, wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z Was zostanie ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar ducha świętego. Pozwólcie, że was zapytam, czy pokuta jest warunkiem do tego, by twoje grzechy zostały odpuszczone lub przebaczone? Zdecydowanie, jasno i wyraźnie. Mówi on: pokutujcie, a wtedy wasze grzechy zostaną odpuszczone. Ewangelia Łukasza 17:3 i 4. Mowa jest o tym, jak my mamy przebaczać innym, ale zasada jest taka sama. Pokuta musi poprzedzać przebaczenie. Przy okazji nie musimy żałować, aby przyjść do Jezusa. Przychodzimy do Jezusa w skrusze, a on nam przebacza. Niektórzy myślą, że muszą pokutować, zanim Jezus ich przyjmie. Nie, przychodzisz do Jezusa takim, jakim jesteś, pokutując, a Jezus cię przyjmuje. Łukasza 17, 3 i 4. Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, to co? Przebacz mu. A jeśli siedem razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i siedem razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie mówiąc, żałuję, ty mu co? Ty mu przebacz. Czy pokuta, żal poprzedza przebaczenie? Zdecydowanie, zgodnie z tym tekstem, tak. Niektórzy mówią, cóż, pastorze, jeśli ktoś popełnia ten sam grzech siedem razy dziennie i siedem razy przychodzi i mówi, żałuję, to skąd wiesz, czy jego skrucha jest szczera, czy nie? Musisz przyjść na kolejny ekscytujący odcinek jutro rano. Właśnie dlatego Bóg przeprowadzi sąd, aby wykazać, czy skrucha była autentyczna, czy nie. Wszyscy wiemy, że istnieje prawdziwa i fałszywa pokuta, prawda? Jaka jest różnica pomiędzy prawdziwą a fałszywą pokutą? Pozwolę sobie przede wszystkim powiedzieć i to jest bardzo ważne, że nie możemy się nawrócić na własną rękę. Pokuta jest darem od Boga. Innymi słowy, pokuta nie jest czymś, na co sam wpadnę. Pokuta jest czymś, co daje Bóg. Zobaczmy to w Piśmie Świętym. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich 5:31. Przeczytaliśmy to wcześniej, ale teraz chcemy spojrzeć na coś innego, o czym mówi ten werset. Jest napisane, i mowa tu o Jezusie, i jego Bóg wywyższył po swojej prawicy, aby był księciem i zbawicielem, i co jest napisane dalej? Aby co? Aby dać pokutę Izraelowi i przebaczenie grzechów. Kto więc daje pokutę Izraelowi? Bóg daje pokutę Izraelowi. Innymi słowy, pokuta nie jest czymś, na co wpadnę sam z mojego własnego serca. To Bóg prowadzi mnie do pokuty. Czy wiecie co to jest w odniesieniu do Boga co prowadzi mnie do pokuty? Rzymian 2:4 mówi nam co takiego Bóg nam daje co prowadzi nas do pokuty? Rzymian 2:4. Apostoł Paweł mówi tutaj: albo czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że co? że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Widzicie, kiedy dostrzegam doskonałe życie Jezusa i jak niedoskonały jestem w porównaniu z tym, i kiedy widzę, że Jezus wziął na siebie moje grzechy i cierpiał mękę krzyża, mówię: Zrobiłeś to, abym nie musiał umrzeć. Jesteś taki dobry, przepraszam. Zatem to Jezus, dobroć Boga przez Jezusa, prowadzi nas do pokuty. Jaka jest różnica między prawdziwą a fałszywą pokutą? Drodzy, przy prawdziwej pokucie jest mi przykro z powodu samego grzechu. Przy fałszywej pokucie jest wręcz przeciwnie jest mi przykro z powodu skutków, które spowoduje grzech. Innymi słowy, prawdziwa pokuta to żal z powodu grzechu. Zaś fałszywa skrucha to żal z powodu konsekwencji lub skutków, które pojawią się w wyniku grzechu. Drugi do Koryntian 7, 10 i 11. Są tu porównane dwa rodzaje pokuty. Pokuta według Boga i pokuta według świata. Jest tu napisane, gdyż smutek według Boga przynosi pokutek ku zbawieniu. Jest zatem według tego smutek według Boga, który przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi co? Przynosi śmierć. Czy wiecie, czym jest prawdziwa pokuta? Oznacza po prostu powiedzenie: nawaliłem, to była moja wina, bez żadnych jeśli, ale i może. Prawdziwa pokuta nie przychodzi, ponieważ boimy się kary, lub dlatego, że mamy nadzieję na nagrodę. Prawdziwa pokuta przychodzi po prostu dlatego, że widzimy piękno charakteru Jezusa i mówimy: Jestem taki niepodobny do Jezusa. Widzimy jego śmierć na krzyżu i mówimy: Był tak hojny w swoim oddaniu swego życia za mnie. Przepraszam, panie, że zgrzeszyłem. To jest prawdziwa pokuta. Przy okazji Adam i Ewa nie żałowali na początku, kiedy zjedli z drzewa. Czy wiecie, jaka jest największa oznaka tego, że osoba nie pokutuje? Robi wymówki. Cóż, panie, to prawda, że krzyczałem na moją żonę, ale. Tak, to prawda, że to zrobiłem, ale ciało jest słabe. I tak podajemy te wszystkie jeśli, ale i może. Prawdziwa pokuta oznacza, że bierzemy całkowitą i pełną odpowiedzialność za to, co sami sobie zrobiliśmy. Widzicie, Adam i Ewa na początku nie pokutowali. Bóg przychodzi do Adama, Adam mówi: Kobieta, którą mi dałeś, dlatego zgrzeszyłem. I on przychodzi do kobiety, a ona mówi: Wąż, którego stworzyłeś. Widzicie, to nie była prawdziwa pokuta. Ellen White mówi nam, kiedy naprawdę pokutowali. To było wtedy, gdy musieli złożyć na ofiarę pierwszego baranka, a następnie Stwórca powiedział im: Ten baranek reprezentuje mnie, będę musiał umrzeć z powodu waszego grzechu. Potem powiedzieli: Wow, grzech jest okropny. A potem pokutowali z powodu grzechu. Nie pokutowali z powodu konsekwencji, ponieważ obawiali się śmierci. Zwróćcie uwagę na tę interesującą wypowiedź z przypowieści Chrystusa, strony 202. Jedynie szata przygotowana i ofiarowana przez Chrystusa może pozwolić na przebywanie w obecności Boga. Chrystus daje, słuchajcie uważnie, każdej wierzącej i pokutującej duszy szatę własnej sprawiedliwości. Co zatem musisz zrobić, aby mieć szatę Jego sprawiedliwości, duchową szatę, o której mówimy Jego sprawiedliwości? Musisz co? Pokutować i co? I uwierzyć. Wrócimy do kwestii uwierzenia za chwilę, ale przejdźmy do naszego drugiego warunku, aby móc otrzymać szatę lub przebaczenie. Drugim wymogiem jest wyznanie grzechu. Istnieje ścisły związek pomiędzy pokutą a wyznaniem grzechu. Powiecie, jaki jest związek pomiędzy pokutą a wyznaniem grzechu? Pokuta oznacza, że jest ci przykro z powodu grzechu, a wyznanie go oznacza otwarcie powiedzieć, że jest ci przykro. Głośne powiedzenie, że jest ci przykro. Innymi słowy, należy to przyznać ustami i powiedzieć: Nawaliłem, jestem grzeszny. Jest kilka przykładów wyznania grzechu w Piśmie Świętym. Daniel, gdy modlił się z powodu grzechów Izraela, które doprowadziły ich do niewoli. Daniela 9, 4 i 5. Zauważcie, jak Daniel słyszalnie wyznaje grzech Izraela w pokucie. Widzicie? Przy pokucie jest ci przykro. Wyznanie oznacza powiedzieć, że jest ci przykro. W Daniela 9, 4 i 5 jest napisane... I modliłem się do Pana mego Boga i wyznawałem, mówiąc: O Panie wielki i straszliwy Boże, który dotrzymuje swojego przymierza i miłosierdzia z tymi, którzy go miłują i z tymi, którzy przestrzegają jego przykazań, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawość. Postąpiliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się przez odejście od Twoich przykazań i Twoich praw. Zauważcie, że nie mówi on tylko: Zgrzeszyliśmy, ale mówi: Zgrzeszyliśmy, popełniliśmy nieprawość, popełniliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się. Innymi słowy, jest to prawdziwa pokuta, która prowadzi do wyznania grzechu. Wiecie, kiedy Dawid popełnił cudzołóstwo, a także grzech morderstwa, napisał Psalm 51, ale także napisał Psalm 32. Zwróćcie uwagę na Psalm 32:5. W tym pokutnym psalmie Dawida on nie tylko pokutował, ale także uznał swój grzech w sposób słyszalny. Jest tam napisane w Psalmie 32:5: Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem swojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki Panu, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Czy Dawid w sposób słyszalny wyznał swój grzech Panu? Pokutę, która była w jego sercu? Zdecydowanie tak. Zwróćcie również uwagę na Psalm 38, 18. Tu psalmista Dawid po raz kolejny mówi, albowiem ogłoszę nieprawość moją, będę bolał nad moim grzechem. Będę bolał nad moim grzechem. Znamy także historię syna marnotrawnego. Czy syn marnotrawny żałował, gdy był daleko od domu? Tak, pokutował. Co doprowadziło go do pokuty? Wspomnienie o swoim ojcu, o dobroci ojca to doprowadziło go do pokuty. I było mu przykro. I dlatego wraca do domu, i co robi? Głośno mówi. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, i nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem. Czy otwarcie wyznał swoją pokutę? Z całą pewnością tak zrobił. I co ojciec włożył mu na ramiona? Otrzymał przebaczenie i szatę swojego ojca. Możemy również wspomnieć o spowiedzi celnika. Faryzeusz i celnik poszli do świątyni, aby się modlić. Oczywiście Biblia mówi nam, że Faryzeusz modlił się w sobie, ponieważ czuł się całkiem dobrze. Nie czuł, że musi pokutować. Ale celnik żałował za swoje grzechy, a fakt ten jest widoczny w tym, że według Biblii stanął z daleka i nawet nie patrzył w niebo. Bił się w piersi i wyznał to głośno. Powiedział: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Biblia mówi, sam Jezus mówi, że ten człowiek poszedł do domu usprawiedliwiony. Przy okazji słowo usprawiedliwienie oznacza wybaczenie. To są terminy synonimiczne. Innymi słowy, ten celnik powrócił do domu usprawiedliwiony, ponieważ pokutował i wyznał swój grzech. Pewnie pamiętacie, gdy apostoł Paweł był w Efezie i była grupa ludzi, która przyjęła Ewangelię. I zrobili to wielkie, ogromne ognisko i spalili wszystkie swoje książki, pamiętacie to? Zwróćcie teraz uwagę na to, jak publicznie wyjawili, co uczynili wcześniej. Dzieje apostolskie 19, 18 i 19. Jest tu napisane i wielu z tych, którzy uwierzyli, przyszli wyznając i opowiadając o ich uczynkach. Co oni robili? Wyznawali i opowiadali o swoich czynach. Ponadto wielu z tych, którzy uprawiali magię, przynieśli swoje księgi i spalili je na oczach wszystkich. Czy to było publiczne? Z całą pewnością było publiczne. I policzono ich wartość, i wynosiła ona łącznie 50 tysięcy sztuk srebra. Wtedy to była fortuna. List do Rzymian 10:10: 10. Wciąż jesteśmy pod drugim warunkiem otrzymania przebaczenia. Pierwszym warunkiem jest skrucha, pokuta. Drugim warunkiem jest wyznanie grzechu. Rzymian 10:10 10 mówi, że musimy wyznać ustami. Jest tam napisane, gdyż sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. I oczywiście znacie ten klasyczny werset, który przy okazji rozpoczyna się słowem warunkowym. 1 Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, czy istnieje warunek otrzymania przebaczenia? Zdecydowanie. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Czy wyznanie grzechu jest warunkiem otrzymania przebaczenia? Zdecydowanie. Przeczytajmy ostatni werset. Przysłów 28:13. To również jest bardzo dobrze znany werset. Jest tutaj napisane: Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał powodzenia, a kto je wyznaje i uwaga na to, i co i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Znowu widzimy, że ktokolwiek wyzna grzech i go porzuci, ten dostąpi czego? Miłosierdzia. Przejdźmy teraz do naszego trzeciego warunku na otrzymanie przebaczenia. Nasz trzeci warunek to uwierzyć lub zaufać Jezusowi. A co to znaczy wierzyć lub zaufać Jezusowi? Zasadniczo to znaczy, że przychodzę do Jezusa i mówię: Jezu, jestem nędznym grzesznikiem, moje życie jest splamione grzechem, i nie ma dla mnie nadziei. Ale wierzę, Jezu, że żyłeś swoim doskonałym życiem. Wierzę, że umarłeś na krzyżu, niosąc moje grzechy. Jezu, proszę weź swoje życie i proszę weź swoją śmierć i umieść je, proszę, na moje konto. Czy mógłbyś mi dać dobrodziejstwa z twego pojednania? To właśnie oznacza, ufając życiu i śmierci Jezusa. Spójrzmy do kilku wersetów, które mówią o wierze lub zaufaniu Jezusowi. Słowo wierzyć w rzeczywistości oznacza zaufać Mu. Dzieje 10:43. Ponownie mowa o Jezusie. Przeczytaliśmy to wcześniej w innym kontekście. Jest napisane o nim, czyli o Jezusie, świadczą wszyscy prorocy, że przez Jego imię ktokolwiek co? Ktokolwiek w Niego wierzy ten otrzyma co? Odpuszczenie grzechów. Czy koniecznym jest wierzyć w Jezusa, aby otrzymać odpuszczenie grzechów? Zdecydowanie. I znacie najbardziej znany werset w Biblii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przy okazji byłoby miło umieścić tam. Aby każdy, kto mu ufa, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pierwszy Jana 2.1. Jest to bardzo interesujący werset. Przy okazji, jak możemy zbliżyć się do tronu Boga? Czy mamy jakąś sprawiedliwość, by ofiarować ją Bogu, kiedy przychodzimy do tronu Boga? Zdecydowanie nie. Więc jak możemy zbliżyć się do jego tronu? Musi to być przez sprawiedliwość Jezusa. Zwróćcie teraz uwagę na Pierwszy Jana 2.1. Potężne słowa. Moje dzieci to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. To ważne, ponieważ to nie moja sprawiedliwość jest przedstawiana przed Ojcem, to sprawiedliwość Jezusa, mojego orędownika. Tak więc, kiedy przychodzę przed Ojca, Ojciec mówi: Gdzie jest Twoja sprawiedliwość? Nie mam żadnej, odpowiadam, ale moim orędownikiem jest Jezus. Jezus jest sprawiedliwy, ponieważ żył sprawiedliwym życiem i przyjąłem go jako mojego Zbawiciela i jako mojego Pana. Chcę przeczytać trzy wypowiedzi z małej, wspaniałej książeczki Wiara i Uczynki, która jest właściwie kompilacją artykułów, które zostały napisane przez Ellen White. Ellen White rozumiała to jasno i wyraźnie. Zauważcie, co mówi w tej książeczce na stronie 70 o tym, co to znaczy wierzyć. I mówi tak: co to znaczy wierzyć? To w pełni zaakceptować, że Jezus Chrystus umarł jako nasza ofiara i stał się przekleństwem za nas, przyjął na siebie nasze grzechy i przypisał nam swoją własną sprawiedliwość. Dlatego domagamy się tej sprawiedliwości Chrystusa, wierzymy w nią i jest ona naszą sprawiedliwością. Czyż to nie jest wspaniały cytat? Wiara i uczynki, strona 106, tam mówi ona. To sprawiedliwość Chrystusa czyni skruszonego grzesznika? Zauważcie skruszonego grzesznika, a nie każdego grzesznika, godnym przyjęcia przez Boga i dokonuje jego usprawiedliwienia, czyli przebaczenia. Jakkolwiek grzeszne było jego życie, jeśli wierzy on w Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to stoi przed Bogiem w niesplamionych szatach zaliczonej sprawiedliwości Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniały cytat? To ma na myśli Biblia, kiedy mówi, że jesteśmy przyjęci w umiłowanym. Bóg patrzy na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli, ponieważ sprawiedliwe życie Jezusa stoi na miejscu mojego życia, a Jego śmierć stoi na miejscu śmierci, którą powinienem był umrzeć ja. Ostatni cytat z wiary i właściwie to nie pochodzi z wiary i uczynków, to pochodzi z wiary, którą żyje strony 107. I Ellen White pisze tak: Łaska Chrystusa nie przymuszenie usprawiedliwia grzesznika bez jakichkolwiek zasług lub wymogów z jego strony. Czy są jakieś zasługi lub roszczenia do usprawiedliwienia na podstawie naszej sprawiedliwości lub dobroci? Zdecydowanie nie. Mówi ona: usprawiedliwienie jest całkowitym i zupełnym przebaczeniem grzechu. A teraz część, którą uwielbiam. Moment, gdy grzesznik przez wiarę przyjmuje Chrystusa, to znaczy, kiedy w Niego wierzysz. Raz jeszcze: Moment, gdy grzesznik przez wiarę przyjmuje Chrystusa, to moment przebaczenia Mu. Sprawiedliwość Chrystusa zostaje Mu przypisana, to znaczy, zaliczona na Jego konto. Zatem sprawiedliwość Chrystusa zostaje Mu przypisana, a On już więcej nie wątpi w przebaczającą łaskę. Co za niesamowity cytat. Więc musimy pokutować, musimy wyznać grzech i musimy zaufać Jezusowi w zasługi Jego życia i Jego śmierci. Ale jest czwarty warunek. Nasza wiara musi być wiarą, która działa. To musi być prawdziwa wiara. Prawdziwa wiara, prawdziwe zaufanie Jezusowi powoduje zmianę w życiu. Jeszcze raz Księga Przysłów 28:13. Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał powodzenia, ale kto je wyznaje i niektórzy lubią czytać tylko do tego momentu, ale kto je wyznaje i co i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Czy pamiętacie poselstwo Jana Chrzciciela? Przeczytajmy o tym w Mateusza 3:8 do 10. Jan chrzciciel mówi, dlatego wydawajcie owoce godne pokuty. Innymi słowy, owoce, które pokazują, że pokuta jest prawdziwa. I nie myślcie, aby powiedzieć sobie, mamy Abrahama za ojca, gdyż powiadam wam, że Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci z tych kamieni, i nawet teraz siekiera jest przyłożona do korzeni drzew. Dlatego każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i co? I wrzucone w ogień. Czy drzewo musi wydawać owoce? Zdecydowanie. A drzewo reprezentuje wierzącego. Zwróćmy teraz uwagę na to, co miał do powiedzenia apostoł Paweł do króla Agrypy. Można to znaleźć w dziejach 26, 19 do 21. Tutaj apostoł Paweł mówi, dlatego też królu Agryppo nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu widzeniu, ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei i Poganom, żeby. Uwaga na to, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga. I co jeszcze? I spełniali uczynki godne pokuty. Co to znaczy uczynki godne pokuty? Oznacza to uczynki, które pokazują, że pokuta jest prawdziwa. Przy okazji Biblia uczy, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale będziemy sądzeni z uczynków. Zobaczymy to jutro rano. Powiecie, tam jest sprzeczność. Jak możemy być zbawieni przez wiarę i osądzeni przez uczynki? Faktem jest, że uczynki pokazują, czy wiara jest prawdziwa, lub czy wiara jest fałszywa. Zauważcie ten bardzo sławny fragment, który wszyscy znacie. Jakuba rozdział drugi, począwszy od wersetu 14. To dość obszerny fragment, ale przeczytam cały, ponieważ jest potężny, mówi o relacji między wiarą a uczynkami. Tutaj Jakub, brat Jezusa nawiasem mówiąc, mówi Cóż to za korzyść, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynków. Zauważcie, że tak naprawdę nie ma wiary, on tylko mówi, że ją ma. Czy wiara może go zbawić? W Grece jest dosłownie, czy taka wiara może go zbawić? Następnie kontynuuje: Jeśli brat lub siostra nie ma odzienia i środków do życia, i ktoś z was powie, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, ale nie dacie im tych rzeczy, które są potrzebne dla ciała, cóż to za korzyść? Także wiara sama w sobie, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. Ale ktoś powie: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez swoich uczynków, a ja pokażę wam moją wiarę poprzez moje uczynki. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. Nawet demony wierzą i drżą. Ale czy chcesz wiedzieć o głupi człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, Ojciec nasz, nie był usprawiedliwiony z uczynków? Przy okazji nie oznacza to, że jest usprawiedliwiony z uczynków. Uczynki pokazują, że był usprawiedliwiony przez wiarę, ponieważ jest to prawdziwa wiara. Czyż Abraham, ojciec nasz, nie był usprawiedliwiony z uczynków, kiedy ofiarował swego syna Izaaka na ołtarzu? Czy widzisz, że wiara współpracowała z jego uczynkami? Zobaczcie, to jest pakiet. A z uczynków wiara stała się doskonała. Innymi słowy, wiara bez uczynków jest niedoskonałą wiarą. I wypełniło się pismo, które mówi, że Abraham uwierzył Bogu, i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie zatem, że człowiek jest usprawiedliwiony przez uczynki, a nie tylko przez wiarę innymi słowy, nie przez pustą wiarę, która nie ma żadnych uczynków. Podobnie, czyż nierządnica Rahab nie została usprawiedliwiona z uczynków, gdy przyjęła posłańców i wysłała ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Widzicie, kiedy gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego zostały odcięte i wszczepione w naturalne drzewo oliwne, te gałęzie co wyprodukowały? Owoc. W przypowieści o winorośli i gałęziach Jezus mówi: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Gdy latorośl jest połączona z krzewem winnym, prawdziwie i autentycznie, poprzez wiarę Jezusa, to wytworzy co? Dużo owoców. Oczywiście wszyscy wiecie o tym, co powiedział Jezus. Powiedział, Powierzę ich, poznacie. Nie, nie powiedział tak, miałem nadzieję, że zaprotestujecie. Jezus nie powiedział, Powierzę ich, poznacie. On mówi, Po uczynkach ich poznacie. Ponieważ uczynki pokazują, czy wiara jest autentyczna, czy nie. Więc musimy pokutować. Musimy wyznać grzech. Musimy ufać i wierzyć w Jezusa. I musi to być wiara, która produkuje uczynki. To musi być prawdziwa wiara. Ale jest jeszcze jeden ostateczny warunek, na który chcę zwrócić Waszą uwagę. I to znajduje się ponownie w dziejach 2.38. Przeczytaliśmy ten werset wcześniej, ale przeczytajmy raz jeszcze, ponieważ teraz mamy ostateczny warunek. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z Was zostanie, co? Ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jaki jest ostateczny warunek? Musisz być co? Musisz być ochrzczony. Jest napisane: Pokutujcie i zostańcie ochrzczeni na odpuszczenie grzechów, a następnie mówi: A otrzymacie dar Ducha Świętego. Przy okazji, czy wiecie, że faktycznie moment, w którym jesteśmy oficjalnie i publicznie okryci cudowną szatą Chrystusowej Sprawiedliwości, to kiedy jesteśmy ochrzczeni? To wtedy Jezus kładzie swoją duchową szatę. Jego życie jest umieszczane na naszym koncie. Powiecie, gdzie w Biblii naucza się czegoś takiego? Idźcie ze mną do Galacjan 3, 26 i 27. Tutaj apostoł Paweł wyjaśnia, że jest to w momencie chrztu, kiedy oficjalnie i publicznie Bóg mówi: Teraz ta osoba jest okryta szatą mojej sprawiedliwości. List do Galacjan 3, 26 i 27, gdyż wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zatem macie tu wiarę w Chrystusa Jezusa, a teraz uwaga, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, to co? Przyoblekliście się w Chrystusa. Przy okazji, wyrażenie przyoblec używane jest w Nowym Testamencie, aby opisać zakładanie ubrań. Co zatem zrobili ci, którzy zostali ochrzczeni? Przyoblekli się w Chrystusa. Biblia uczy, że kiedy się urodziłem, to urodziłem się w rodzinie pierwszego Adama. Innymi słowy, urodziłem się nagi. Urodziłem się z grzeszną naturą, która następnie wyraża się w akcie grzechu i jestem nagi duchowo w oczach Boga. Co zatem muszę zrobić? Muszę zrzucić nagość Starego Adama i muszę się włączyć do drugiego Adama, aby moja nagość została okryta. Pozwólcie, że zapytam, jaka jest ceremonia, którą wybrał Bóg dla mnie, aby zrzucić nagość pierwszego Adama i okryć się szatą drugiego Adama na zakrycie mojej nagości? To jest ceremonia czego? To ceremonia chrztu. Zwróćcie uwagę na Rzymian 6, 3 do 5. Tutaj apostoł Paweł mówi, czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, to ważne, chrzest w Jezusa Chrystusa, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. Kiedy więc jesteśmy ochrzczeni, nie jesteśmy ochrzczeni w naszą śmierć, jesteśmy ochrzczeni w Jego śmierć. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim. Zauważcie, z Nim. Nie jak On, ale z Nim. Przez chrzest w śmierć, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my chodzili w nowości życia. Gdyż jak zostaliśmy z Nim wespół zjednoczeni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też tak samo w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany wraz z Nim, aby ciało grzechu mogło być usunięte, abyśmy nie byli już dłużej niewolnikami grzechu. Widzicie, co dzieje się podczas chrztu? W tym momencie Bóg włącza mnie w Jezusie. Bóg nie mógł wybrać na to lepszej ceremonii niż chrzest, aby wcielić nas do Chrystusa, aby skorzystać ze śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa. Bo kiedy człowiek ma zostać ochrzczony, to stoi w baptysterium, a pastor mówi: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to ten człowiek oddycha, prawda? Zanim pójdzie pod wodę? Jaką ostatnią rzecz robi, zanim pójdzie pod wodę? Przestaje oddychać, jak podczas umierania, jak wtedy, gdy Jezus umarł. I wtedy człowiek zostaje pochowany pod wodą. Czy ta osoba oddycha pod wodą? Oby nie. Nie, nie oddycha pod wodą. A co jest pierwszą rzeczą, którą robi, kiedy wyjdzie z wody? Znowu oddycha. Nowe życie. A więc przy chrzcie, przez ponowne odtworzenie symboliczne śmierci pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa, Bóg włącza mnie do tego, co zrobił Jezus. Nie umieram moją własną małą śmiercią, ponieważ moja śmierć nie jest pojednaniem. Umieram z nim. Bóg mnie wraz z nim liczy jako umarłego na krzyżu. Uznaje, że jestem pochowany z Jezusem, a on uważa mnie za zmartwychwstałego z Jezusem i stojącego po prawicy Boga. Apostoł Paweł mówi to w liście do Efezjan, a teraz jestem przyjęty w umiłowanym. Siedzę na niebiańskich miejscach z Jezusem Chrystusem. Dzieje apostolskie 2.38 mówią, że Chrzest jest nieodzowny na odpuszczenie grzechów. To nie jest opcjonalne. Dlatego Jezus powiedział w Marka 16:15 i 16: i powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się będzie co? Będzie zbawiony. Czy trzeba być ochrzczonym, aby zostać zbawionym? Nie mówimy o wyjątkach. Niektórzy ludzie mówią, A co z łotrem na krzyżu? Wtedy im mówię, Nie jesteś łotrem i nie jesteś na krzyżu. Istnieją wyjątki od reguły i Bóg uznaje nasze okoliczności. Jest zatem napisane, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie co? Potępiony. Powiem Wam, jakie to piękne. Kiedy wychodzę z wody, teraz jestem w Chrystusie. Ojciec nie patrzy na mnie, On patrzy na Jezusa. Czyż to nie jest wspaniałe? I tak Jezus mówi mi: Przy okazji, jedynym, który ma prawo do prawdziwego nazywania się Synem Bożym jest Jezus Chrystus. Wszyscy jesteśmy dziećmi gniewu. Jezus posunął się jeszcze dalej i powiedział: Jesteście z Ojca Waszego diabła. I tak Jezus przychodzi przed swego ojca i mówi: Ojcze, mam nowego brata. Ach, tak, kto jest twoim bratem? Tom. O, Tom jest twoim bratem? Jeśli jest twoim bratem, to jest też moim synem. I tak Jezus przychodzi i mówi: Ojcze, mam nową siostrę, Shirley. A ojciec na to: Shirley jest twoją siostrą? Jeśli ona jest twoją siostrą, to jest też moją córką. To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Musimy zostać braćmi i siostrami Jezusa, aby stać się synami i córkami Boga. To właśnie dlatego Biblia tak mówi, że On nie wstydzi się nazywać nas braćmi. W czytance Lift him up na stronie 109 znajdujemy taką piękną wypowiedź. Zostaliśmy pochowani z Chrystusem w chrzcie. Zauważcie, nie jak Chrystus, ale zostaliśmy pochowani z Chrystusem w chrzcie jako symbol jego śmierci. Zostaliśmy wskrzeszeni z wody jako symbol jego zmartwychwstania. Zatem gdy przyjmiemy Jezusa Chrystusa, to jesteśmy teraz w Chrystusie. A co się stanie, jeśli umrzesz w Chrystusie? Widzicie, ci, którzy umierają w Chrystusie, nie mają się o co martwić, ponieważ mają duchową szatę. I wiecie co? Powiecie: A co z dosłowną fizyczną szatą? Jeśli masz duchową szatę i umrzesz, zanim Jezus przyjdzie, to kiedy Jezus przyjdzie, On da ci dosłowną szatę światłości. Najpierw człowiek stracił swoją duchową szatę, a potem stracił swoją dosłowną, fizyczną szatę. Przy odnowieniu Bóg przywraca przede wszystkim duchową szatę, a potem kiedy Jezus przyjdzie, on da nam dosłowną szatę i będziemy ponownie okryci chwalebną światłością Boga. Zwróćmy uwagę na 1 Tesaloniczan 4, 15-17. Mamy tu coś bardzo ważnego. Gdyż to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, żadnym sposobem nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła i z trąbą Bożą. A co? A umarli w Chrystusie? Co musi się stać, jeśli mamy być w Chrystusie? Musimy co? Pokutować. I co jeszcze? Wyznać grzechy, i co jeszcze? Zaufać mu, i co jeszcze? Mieć zaufanie, które zmienia co? Życie. I w końcu co? Chrzest. Podczas chrztu jesteśmy włączeni w niego. Pochowani z nim, umarli z nim, wstali z nim, Bóg uznaje nas jako będących w nim. Dlatego nie boję się śmierci. Niektórzy ludzie mówią: Pastorze, nie boisz się tego całego latania samolotami, że któregoś dnia samolot spadnie z nieba? Nie, ponieważ jestem w Chrystusie. A gdybym umarł, Biblia mówi, że umarli w Chrystusie, a stałem się w Chrystusie w momencie chrztu, oficjalnie i publicznie. Umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Werset 17. Potem, my, którzy pozostaniemy żywi, będziemy porwani razem z nimi w obłoki na spotkanie Pana w powietrzu i tak zawsze będziemy z Panem. Jezus wyraził to w Jana 11, 25 i 26. Jezus powiedział jej, czyli Marii: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ten, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Nie oznacza to, że nie umrze od fizycznej śmierci, ale że nie umrze na zawsze. Czy wierzysz w to? I oczywiście mamy ten majestatyczny ustęp z pierwszego Koryntian rozdziału 15 i chcę to przeczytać na zakończenie. To jest moment, w którym Bóg będzie okrywać życiem naszą nagość śmierci. Jest tam napisane: Oto, oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Gdyż zabrzmi trąba, a umarli, zostaną wskrzeszeni nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, gdyż to, co skażone, musi przyodziać się w to, co nieskażone. I to jest to samo słowo, które dotyczy nakładania ubrań. Zatem jest napisane gdyż to, co skażone musi przyodziać się w to, co nieskażone, wtedy właśnie otrzymamy naszą chwalebną, dosłowną, fizyczną szatę, a to, co śmiertelne, musi przyodziać się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w nieskażone, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci Twoje żądło? Gdzież jest o piekło Twoje zwycięstwo? I człowiek zostanie przywrócony w pełni i całkowicie, ponieważ będzie miał znowu obie szaty. Szatę sprawiedliwości i chwalebną szatę fizycznej światłości, która pierwotnie okrywała człowieka. Czyż nie jest to cudowna prawda?